Siemanko! Witam Was bardzo serdecznie w ten piękny, wtorkowy 18 godzina. Nie wiem co chciałem powiedzieć, piękny wtorkowy, ale tak. Słuchajcie, dzisiaj będziemy grali w GeoGessera na live. Ie. Dzisiaj będziemy znowu grali z trenerem i będziemy dzisiaj sobie ćwiczyć szybkie zgadywanie, gdzie się znajdujemy. Także myślę, że będzie naprawdę, naprawdę ciekawie. Przygotowujemy się oczywiście do turnieju, który będzie się odbywał na początku kwietnia, organizowany przez Grafa. Kilka osób będzie tam brało udział, a 16 osób, aż. No i my mamy w tym momencie możliwość wykorzystywania trenerów do tego, żeby nas trochę podszkolili. Mam nadzieję, że miło wam dzisiaj. Dzionek mija. Mi mija całkiem spoko. W końcu udało mi się. Załatwić sprawę, która wisiała od miesiąca nade mną. Miesiąc temu zapałem kapcia, nawet dwa kapcie zapałem sobie wyobraźcie. Jechałem samochodem, i w jednej dziurze załatwiłem sobie prawą przednią i prawą tylną oponę. To jest po prostu jakaś paranoja. I ja tak sobie myślę, nie no kurde, koniec do tego. I co, będę zmieniać opony teraz znowu na zimówki. I tak odkładam, odkładam, czekałem aż trochę się pogoda zacznie poprawiać. I postanowiłem, że poczekam aż do momentu, gdy zrobi się na tyle ciepło, żeby można było już z czystym sercem założyć letnie opony. I co? To Było najzabawniejsze. Przez to, że przez miesiąc stał ten samochód, akumulator mi się całkowicie rozładował. A ja miałem mały problem z uruchomieniem tego auta. Wziąłem sobie, podłączyłem akumulator pod prostownik, wszystko fajnie, udało się uruchomić auto. Po czym następnego ranka, kiedy jestem umówiony na wymianę opon i wstaję, to sobie 5 minut miałem, żeby podjechać do tego, do wulkanizatora. I wyobraźcie sobie, przekręcam kluczyk, samochód nie działa. No po prostu taki nonsens. I przez ostatni tydzień wisiało mi to na głowie. No, ale tak, nieważne. Temat już jest załatwiony, więc mam dobry dzień i myślę, że jestem w dobrym nastroju, w dobrym nastawieniu, z fajną muzyką w tle, gotowy do akcji, żeby lecieć w GeoGessera. Siemanko! Siema, siema, witam wszystkich na czacie, S na streamie. Słuchajcie, to jest Tomas, Tomas dzisiaj będzie moim trenerem i Tomas możesz przedstawić się trochę słów o sobie powiedzieć odnośnie tego, jak grasz w GeoGessera. No to co mogę powiedzieć? Gram w GeoGessera od czterech lat, na takim wyższym poziomie od trzech. Rozumiem, czego chcesz się uczyć, czyli szybkiego klikania. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, tak zwanym duszeniem przeciwnika, żeby po prostu nie mógł mieć wytchnienia. Ja zazwyczaj tak robię, więc możemy spróbować. Ja odpalam i zobaczmy. Na razie obserwuj. Jeżeli już mamy tak totalnie klikać mhm. szybko, to może szczerze mówiąc zaoszczędzić nawet dwie sekundy. Może się okazać kluczowe, czyli musisz wrócić do geogessera. Dobra, pójdź na następną rundę, co nie? Dobra. Okej, okay, yy, daj cokolwiek. Teraz to nie ma znaczenia. Nie, no czekaj, ja muszę zgadnąć. Dobra, to inaczej. Po prostu zaznacz, ale jeszcze nie potwierdzaj, ok? Dobra. Mam jedną rzecz. Ogólnie to jest Botswana, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że jeżeli masz naprawdę szybko klikać, to ty po zagasowaniu myszką. Pojechałeś na kursor i kliknąłeś gest. No, załóżmy, że to zajmuje mniej więcej dwie sekundy, a możesz zrobić to o wiele szybciej, czy jeżeli zaznaczysz? Od razu po zaznaczeniu klikasz spację i już. Okej, okay. no właśnie. Przypadkiem kiedyś kliknąłem spację, wiesz w jakiej sytuacji? W momencie, kiedy klikniesz strzałkę i przytrzymasz spację, to jedziesz, a ja sobie czasami pinpointowałem w trakcie jeszcze zwiedzania, i po wciśnięciu spacji mi od razu czekowało to, to miejsce, więc to odkryłem już wcześniej. Ale to jest dobry też kolor, rzeczywiście. Dobra, lecimy do następnego. Masz bardzo szybko. Euro... Wstrzałam Węgry, nie wiem na ile dobrze. O Turcja, o Boże, to mnie zaskoczyło. Najważniejszą rzeczą, taką pierwszorzędną, która bardzo często się pojawia i może się przydać, to znajomość słupków drogowych. O siemanko. ma Siema, dadzio. Siema. Szybka wskazówka, w Turcji no. masz białe auto na Gen4 i jest zawsze. Jak możesz, 4 zawsze białe auto. Okej, okay, a gdzie masz białe auto widoczne? Taką małą smugę masz z tyłu. Ty <głos》>, Ty widzisz smugę na tym samochodzie? No, to akurat za bardzo nie widać, trochę unlucky. Ale masz też bolarda tureckiego. Co? Super. Ok, tak. mhm. one są takie. I też droga jest turecka. Żółtawe czy okay. po prostu brudne w tym miejscu? Nie, one są czerwone w środku i białe, białe. na zewnątrz. Dobra. I też droga była turecka taka. Kurta, to na. przepraszam kurczę pieczone, jakby to nazwać. Chodzi o, o teksturę tego asfaltu. Aha. Mi się, że mi się dużo się... bardziej smolisty jest, o to taka, chodzi. Taka, so, taka solista jest jakby ten asfalt, taki solisty. Smolisty. Jakby, jakby ty, jak, solisty. Jakby, jakby ty sól po prostu sypał. No, no czyli ma smoły tureckie, więcej w tak. zawartości, że jest taki gładszy, bo jest bardziej smola. Lekko, lekko A, biały no jest. Dobra, nie wiem, czy to dam radę zapamiętać, no. <laughs> Tureckie tekstury niska rozdzielczość. Tak. Na no, 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 salony jest. No. E na e, kro, Boże, nie wiem, gdzie jest no, To brzmi tak. na Litwę albo Łotwę. Dawajcie, ja wysyłałem słupy dzisiaj, mój rysunek. Słupy, słupy. Widziałem, widziałem twój rysunek z słupami, widziałem, ale te słupy. słupy nie pomagają mi za bardzo, jak mam być szczery. Masz tabliczkę z ulicą, ona bardzo jest charakterystyczna, jeżeli chodzi o te trzy państwa. Masz e, okay. kije na końcu. Dobra, strzelałem Litwę. To była Litwa. Dobra, to pokaż mi ten słup litewski, bo ja muszę zobaczyć. Słuchajcie, Ech. podobno Litwa, Łotwa i Estonia mają trzy różne słupy zupełnie. Tak Sami zaraz się pokrywają, to... ale jak masz dużo ich, to możesz zaufać. Uwaga. Estonia... To jest rysunek u góry. Szerokie, dobra. Na Łotwie są trzy dynksy na różnych wysokościach. Tak, haczyki, takie haczyki, No i nie mm -hmm. mają żadnego połączenia. Okej, okay, a Litwa ma krzyżyk? Litwa ma samo co Estonia, tylko jest mniejsze. Jakby nie jest takiej dużej odległości. Czyli tak samo jak Estonia. Litwa i Estonia mają podobne, tylko są węższe. Gdzie ty widzisz te rzeczy, o których tutaj. W których... no na samej górze. Aha, że ten no, element. No, tak. I on jest yeah, o wiele okay. bardziej szeroki, a w Łotwie masz same haczyki, bez jakby tego czarnego. Ale też są betonowe słupy? Takie same jak tu? Nie, one są raczej drewniane będą. Dotrę jeszcze do tego, do Balticsów. Uważam, że jak już wiesz, że jesteś na Balticsach i strzelisz w Łotwę, to i tak już masz taką dużą szansę na to, że będziesz bliżej niż przeciwnik. La Paz. Ale La Paz to jest tyle różnych La Paz. Dobra. U, Z tym Lapasty jest zawsze różnie, nie? Lapas znaczy po prostu pokój po hiszpańsku, więc to robi pewien problem w, w przypadku strzelania po samej nazwie. Ale tak, lapas jako stolica Boliwii. Okay, mamy ruch lewostronny. Klimat raczej powiedział, że Indie. W Indiach jest shitkam, drogi kolego. Co Nowa, jest? ale zobaczysz na. No. Bangladesz. Spoko. Jaka kamera? Co powiecie? Shitcam? Ta, shit tak, shitkam, taki jest. <noise> pod, Fotbal Indie. Dobrze. To są zdjęcia z tamtego roku w Indiach są. A, tu chodzi o to, o ten blur wielki. No i to jest jakoś zdjęcie jest tragiczne czasami, taka, że kompletnie nic wcześniej nie możesz. Czyli jeśli jest ten duży blur pod spodem, to na 100% są to Indie, tak? Nie zawsze jest ten blur, a nie. chodzi o jakoś tak, tak, Bardzo ale dziękuję. jeśli jest blur, to są Indie. I jeszcze stań, może być Kambodża, ale kambodżański raczej rozpoznasz, ten chmerski. Okej, okay, a jak jesteśmy w tym miejscu i nie mielibyśmy znaków ani żadnych wskazówek na to, że byłyby to Indie, to macie jakieś takie drobne rzeczy, które byście wyłapali, na przykład samochód, właśnie, albo coś? Zawsze jest ściskam w Indiach. Aha, ja też. <laughs> Okej, okay, czyli chodzi po prostu o tą jakość taką naprawdę niskiej <laughs> rozdzielczości. Też ma zawsze Gen 4 prawie w Bangladeszu. Rzadko jest Gen 3. O, dobra, ej, to jest super, to jest super akurat informacja, no. O kurde. O kurde. O kurde. Um, no nie wiem. To nie ja. Dobra, ja potrzebuję wiedzieć, co tu jest, i tak. Masz domki skandynawskie. To zwróciło też moją uwagę, ale miałem takie, nie no, kurde. Po drugie, USA w większości nie masz wirowych dróg. W Kanadzie spotkasz wirowe drogi, ale raczej w miejscach, gdzie jest płasko. A tutaj jest lekko taki pagórkowaty klimat. No mówię, domy skandynawskie, no tu jest najważniejsza rzecz. To jest betonowy słup. Z daleka wyglądało na drewniany. Głównie po tym zgadywałem, że to będą stany. Okej, okay. fajna runda. Okej. Okay. Nice. No to klimat głównie nie Nowa Zelandia. Czy coś jest takiego, co Wy zauważacie od razu na pierwszy rzut oka, że to będzie Australia, a nie Nowa Zelandia? Dla mnie osobiście Nowa Zelandia w wielu miejscach wygląda bardzo jak jakieś lasowe UK albo Irlandia. Na północnej wyspie, oczywiście ponad południowej, to tak średnio. No i bolardy są zupełnie inne. Tu był bollard? Nie, nie spojrzałem w ogóle. Nie, tu akurat nie było, ale... No jakby typowo vibe, bardziej australijski. Czy Holdeny występują też na Nowej Zelandii? Jakie Holdeny? Znaczy, jak, Holden? jak się nazywają te auta? To jest Holden, nie Marka? Dobrze mówię? Huch. <noise> <noise> Dobra, nevermind. Taki, Takiej mety Carleta. jeszcze nie jestem. Okay. No czekajcie, to się Holden nazywa, nie? To jest marka samochodów Holden. Nie kojarzycie tego? Nie, nie znacie tego naprawdę? To są Słysze. auta, które są produkowane w Australii na rynek australijski, nie? Jakby bardzo charakterystyczna jest ta marka. Markę znam, ale mety nie. Ja nawet marki nie znam. Nie zastanawia, czy one też występują w Nowej Zelandii, bo ja chyba nigdy nie widziałem. Dobra, nevermind. Dobra, dziękuję wam bardzo za pomoc. Jeszcze do nas dołączył później Filip, który również jest coachem, jakby co. Dzięki Tomas, dałeś mi dzisiaj masę rzeczy, na które w ogóle ja bym nie zwrócił uwagi. Także to jest giga super. I dziękuję wam bardzo. Ja uciekam z Discorda i myślę, że parę jeszcze polecę sobie teraz rankedów, żeby przećwiczyć moją nową wiedzę w praktyce. Dzięki wielkie, chłopaki, trzymajcie się. Dzięki. Aga proponuje, żebym zrobił parę no-movingów i mogę wam powiedzieć, że mam odblokowane no-move, bo nie miałem wcześniej przez to, że miałem za słabą rangę. Także teraz będziemy mogli też zagrać ich parę. I teraz zacznie się dopiero ciekawie. I ja powiem, że ja się czuję całkiem dobrze, całkiem mocny aktualnie jeśli chodzi o zgadywanie. Czasem rzeczywiście jakieś krzaki mi wyskakują, ale no, to jest no-move, no tak. <ścoughs> ja tu klikam, żeby szybko się przesunąć. Nie wiem, strzelam Finlandię. Okej, okay, to była Rosja. Ta tabliczka mnie z tym znakiem wyprzedzania trochę zastanowiła, ale dobra. Ciekawi mnie czy jest jakaś meta na to, w którym miejscu znajduje się nóżka te auto, bo widziałem strasznie dużo kamer jest Indii. Ale no drugi raz bardzo szybko mi się to trafiło. To jest na północy tutaj o. Czy to jest... Ech, dobra, nie mam pomysłu. Okej, okay. to były Węgry? Ale kurde, nie wiem. Ta flaga mnie strasznie zastanawiała. I w, w ogóle była rejestracja bez niebieskiego, nie? To mnie za strasznie zastanowiło. I szczerze powiem Wam. Welcome to Polska. Bardzo charakterystyczne mamy te pasy na drodze. Dobra, strzelmy może Mazury albo gdzieś bliżej środka z Mazur. Okej, okay. jednak na południu bardziej. No i co? Załatwiony. Do boju. No mówię, są fajne, bo one wymuszałem na tobie bardzo intensywną pracę mózgu, żeby przypomnieć sobie wszystkie najdrobniejsze wskazówki, które gdzieś tam były. Dziękuję wam bardzo dzisiaj za obecność. Bardzo, bardzo miło mi dzisiaj się z wami tutaj się działo. No, jeszcze na pewno sobie intensywnie wiedzę poza streamem. No i co? Ja wam dziękuję. Miłego yy, wtorkowego nocy. <ścoughs> na razie. Pa pa!